bardzo mi przyjemnie powitać Państwa po wakacjach na pierwszym spotkaniu z cyklu Nowa Marchia, Prowincja Zapomniana, Ziemia Lubuska, Trudne Korzenie. Zaczynamy jeszcze wakacyjnie. Jeszcze jest czas, jeszcze jest pogoda, jeszcze można ruszyć szlakami. I dlatego dzisiaj... No, teraz pora, teraz pora. Się powinny pokazać. Tak, najlepsza pora na wędrówki. Dzisiaj gościmy w murach biblioteki pana Pawła Andersa. Ja myślę, że większości Państwa nie trzeba przedstawiać. Ja sama, jak tylko przyszłam do pracy w bibliotece i do działu zbiorów regionalnych, to praktycznie cały czas książki pana autorstwa gdzieś tam zawsze mi się przewijały i gdzieś tam zawsze trafiały do moich rąk. A dorobek pan ma niesamowity. Przede wszystkim jest pan regionalistą, krajoznawcą, związanym z PZTK-iem. Zajmuje się opracowaniem przewodników, informatorów turystycznych. Map. No jeszcze nie doszłam do tego. Przygotowuje część właśnie do map i planów miast, rozdziały w książkach, monografiach miast wielkopolskich. Praktycznie współpracował przy chyba wszystkich wydawnictwach, które zajmowały się opracowaniem krajoznawczym regionu Wielkopolski. Od ponad 20 lat jest również w redakcji Kroniki Wielkopolskiej. Od 1991 roku jest w redakcji Kroniki Wielkopolskiej. No, oczywiście za swój dorobek był wielokrotnie nagradzany, ale myślę, że takim tutaj, aż miło mi było, jak dotarłam do tej informacji, że w 2017 roku na walnym zjeździe Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego otrzymał godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. I myślę, że to jest taki... Jak się udało. Jak się udało. To jest po prostu za ten dorobek, który pan ma. Książki można by wymieniać długo, ale dla nas to jest taka właśnie takim podstawowym, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, to jest Puszcza Nowecka, przed Powień Krajoznawczy, sprzed już paru ładnych lat, ale myślę, że nie stracił na... Wszystko pan opowie. Tak, nie stracił na ważności. No oprócz tego oczywiście jeziora Wolsztyńsko-Zbąszyńskie, ale też... Powiat Nowotomyski, Puszcza Zielonka nad Dolną Wołyną, szlakiem Powstania Wielkopolskiego, Miejsca Pamięci Powstania. I tutaj również za działalność naukowo-badawczą poświęcono temu zagadnieniu, więc Powstaniu Wielkopolskiemu pan Paweł Anders został odznaczony statuetką Doboż Powstania Wielkopolskiego, także tutaj też wielkie zasługi. Ale też jest współautorem Słownik Krajoznawczy Wielkopolski, 100 razy Wielkopolska. Przecież to jest 355. To jest przecież niesamowite dzieło. No, a ostatnio płyta krotoszyńska, tak? Między Gostyniem a Ostrowem Wielkopolskim 2020 rok, a teraz? Nie wiem. To już wyniki. Myślę, że ja na tyle, a oddaję głos panu Pawłowi i miłego spotkania. Szanowni Państwo, no, bardzo okrężną drogą tutaj trafiłem poprzez nadleśnictwo Bolewice. Jakieś tam znajomości czy coś. No, miło mi, że mogłem przyjechać jeszcze w takiej ładnej pogodzie. W pociągu była klimatyzacja. Nie smuciłem się za bardzo. A zaproponowałem jako temat Puszczę Nowecką, bo ja się poza Wielkopolską w zasadzie nie ruszam. Nie wiem, co tam jest. A dla Państwa to może być ten teren poboczny, jako że bliżej, macie ciekawsze, bardziej atrakcyjne, bardziej cenne tereny przyrodnicze. W związku z tym będziemy trochę o tej puszczy opowiadać. Ale najpierw chciałbym o sobie trochę powiedzieć, żeby pokazać, skąd się wszystko wzięło. Jestem poznaniakiem z urodzenia, wielkopolaninem z dziada, pradziada. I to trochę w tym życiorysie mojej rodziny jest są zaszłości historyczne. Ja bardzo lubię opowiadać o przełożeniu wielkiej historii na prywatne dzieje. Nazwisko, jak Państwo chyba zauważyliście, nazwisko mam niemieckie. Dziadek urodził się w Święciechowie koło Leszna. To wszystko byli
Niemcy katolicy. To oddzielna kategoria. Przy kościele Świętej jest grób proboszcza, całkowicie po niemiecku napisany, to ten, który chrzcił mojego dziadka. Pradziadek pochodził z Neugut bei Fraustadt. Pierwsza wieś od Pschowy, jak się jedzie na Wolsztyn. I tak się ożenił się ze Stanisławą Harzewską z Kobylina koło Krotoszyna i tak się pod wpływem żony Polki spolonizował, że go Polska w 19 roku zostawiła na kierowniku szkoły. Niemca zostawiła na kierowniku szkoły. Od strony mamy, prapradziadek, Rubambren. To jest rodziny bamberskie sprowadzone przez biskupa poznańskiego. Musieli być katolicy. I tak po kolei mama mi opowiadała, jak to te bambery wydawały się za Polaków i to nazwisko to przechodziło po prostu. Za Bismarka, który mi nadepnął na religię, spolonizowali się w ciągu 30 lat, ale mama mi żadnych tradycji bamberskich nie przekazała. Tata nauczył mnie jeździć, zwiedzać, oglądać. Także w różne miejsca wyjeżdżałem, tu jestem w Kazimierzu Dolnym, ale u Państwa też. Jeszcze jak ładnie wygląda, wnuczka tu jest, którą tu kiedyś przywiozłem, dostałem w pamięci w katedrze, pokazuję. Dziadek, tu jest sklepienie krzyżowe. Także to w ten sposób tutaj uczyłem. I co? Trzeba było przyjąć jakiś teren. Ja się interesuję Wielkopolską, ale Wielkopolską w granicach historycznych. To nie, region jest za duży, żeby się zmieścił w jednym województwie. I tak wschodem przyłączył Kazimierz Wielki. W 1343 roku przyłączył do Wielkopolski. Zachodnia granica Wielkiego Księstwa Poznańskiego, podobno najbardziej stabilna granica w Europie, od Kazimierza Wielkiego do 1919 roku. Wilmowino, to jest teraz Kujawsko-Pomorskie, czy to są Kujawy albo Pomorze. Bałcz przez 5 wieków był stolicą powiatów w województwie poznańskim. Także dla mnie ta Wielkopolska historyczna jest takim terenem zainteresowania. A oprócz tego, że się tym interesuję, to jeszcze coś tam piszę. Trochę tych różnych rzeczy powychodziło. A w 91 roku pokazano mi nie tylko wolny stołek, ale wolny pokój. Musiałem zawód zmienić i przyszedłem zajmować się projektem Wielkopolski. Proszę zobaczyć, rok 73, w grudniu będziemy mieli złoty jubileusz. Urodziłem się, jak już mówiłem, w Poznaniu. Kilka lat temu taka dosyć głośna sprawa była kamienicy zwanej Żelazko, gdzie władza budowlana kazała rozebrać zaniedbaną kamienicę, a pani konserwator kazała odbudować. W związku z tym odbudowali to w trochę zmienionych gabarytach. W tej chwili jest perełka zupełna. A ja się urodziłem tutaj. Te cztery okna i obserwowałem, jak ten budynek po prostu się chwili ku upadkowi i jakoś tam 25 lat mieszkałem tam w tym miejscu. Była nas trójka. Mama przez pewien czas nie pracowała, nie było urlopów wychowawczych, zajmowała się naszym wychowaniem. Ojciec sam pracował na 6 osób, jeszcze była babcia, która jako żona kapitalisty przedwojennego nie wypracowała sobie emerytury. Także ojciec wracał z pracy, jadł obiad, spał z zegarkiem w ręce 40 minut i potem do 23 następną robotę robił, ale przez to mogliśmy wyjeżdżać na wakacje. Inaczej już to wyglądało, ale mogliśmy wyjeżdżać na wakacje. I to nie na, jak teraz, 10 dni, 2 tygodnie, ale na całe wakacje. 53 rok to był pobyt w klasztorze u sióstr w Zaniemyślu, 54 w Osiecznej w zamku, był wtedy dom pracy twórczej Polskiej Akademii Nauk, 55-57 w Puszczy Kówku, w willi, w domku, właśnie nie willi, w domku, gdzie mieszkała wdowa po kolejarzu. Kolejarze przed wojną mieli specjalną pomoc, zachęcano ich do budowy własnych domów i tam u tej pani w domu była
prawie wakacje mieszkaliśmy. I pani tam nie była, bo wykonywała bardzo ciekawy zawód, zanikły zupełnie, krawcowa objazdowa. Miała maszynę do szycia ręczną i jeździła. To kiedyś było dawniej po dworach, po pałacach, tacy jeździli tacy krawcy. W tej chwili idźcie państwo do sklepu i wszystko można kupić. A dawniej tak nie było, były sklepy na przykład tkaniny, łabaty, kupowało się z metra i mama, babcia szyły. A taka pani jeździła gdzieś tam tu czy ludzie i przywała. I dogadała się z ojcem, że pojedziemy, że moglibyśmy pojechać na wakacje w Puszczę Notecką do Żmijowca, bo tam zauważyła, że jest ciekawy leśniczy. Jak to się załatwia w tej chwili? No to się dzwoni, mailuje czy coś. Wtedy telefony były na kopkę, 58 rok. Skontaktować się nie bardzo można było. Ojciec wysłał telegram do pana leśniczego, że w niedzielę, bo w nich sobot nie było jeszcze, w niedzielę będzie oczekiwał na niego przed kościołem w Międzychodzie. Nie wiem, jak to tam było, ale załatwił i pojechaliśmy do Żmijowca. Tam, widzicie państwo, u góry jest leśniczówka Żmijowiec, niedaleko Międzychodu. I to wspominam bardzo, bardzo fajne wakacje, 60 lat wtedy nie miałem, ale wiele się nauczyłem, przestałem się bać tych wielkich lasów, tych puszczy całej. A wszystko, tak ta leśniczówka teraz wygląda, jest ponad 100-letni budynek, bardzo ładnie utrzymany, a tam rządził pan Płatek, który zapisał się w dziejach leśnictwa Międzychu jako taki wywijas, kombinator i tak dalej, ale po prostu wtedy była tam ekipa geodetów, która tyczyła linie energetyczne, bo przeprowadzono elektryfikację tego terenu, to właśnie prądu nie było. I pan Płatek tłumaczył szefowi tych geodetów, że ojciec to jest generał Anders, tym co on miał na białym koniu przyjechać wyzwalać Polskę, inkognito na wakacjach w kraju. Taki kombinator. W każdym razie z wielką przyjemnością tam wspominam, taką misję tam było i tej puszczy się od tamtego czasu nie boi. W 1962 roku pojechałem na obóz harcerski, był nad jeziorem Chojno, to jest teraz powiat Szamotulski. Fotografowałem obóz, nie fotografują lasu, ale to były 30-letnie sosny, które teraz są 90-letnie. Za chwilę do tego przyjdziemy. W każdym razie widać ten jeszcze taki dosyć młody lasek. Potem po maturze, a przed egzaminem na studia byłem na wakacjach w Sierakowie. Sobie chodziłem po lesie, śpiewałem na cały głos Wracaj Anno, Stana Borysa, piosenka 66 rok, to wtedy ona była przebojem, bardzo mi się podobała. No, a potem w czasie studiów już sięgnąłem głębiej do tego tematu, opowiadałem różne rzeczy. W związku z tym mogę państwu zaprezentować taką prezentację. Teraz zaczynam. Puszcza, no to puszcza jakiś wykroty, jakieś zarośla, jakieś coś, puszcza. A tu się przyjedzie i drągowina sosnowa. Coś tam nie wiadomo co. Tu jakieś, to ma być puszcza, albo takie coś. No takie jakieś inne historie. 50 jezior, no to się będzie mogli kąpać. Gdzie? W czym? Też zupełnie inaczej. Albo takie zbiorniki wodne. Także to jest zupełnie odmienna sprawa. W tej chwili trzeba przyjąć, że puszcza to jest wielki teren leśny, bo poza chyba Białowieżą nie ma już naturalnych lasów u nas i w związku z tym puszcza to jest wielki teren. No oczywiście, robiska są, wios jest, no i grzyby. Jak popada, to będą, tak? Gdzie państwo jeździcie na grzyby? Na Ostrzyńską ulicę. No i długie odcinki wiodące przez las, wielki, wielki teren. No żeby się tym zająć jakoś, to musiałem się zabrać, żeby to jakoś popatrzeć, jakoś to opanować. To nie jest rezerwat, to jest las gospodarczy, w związku z tym trzeba wycinać. Mało tego, te sosenki są dosyć kiepskie, w związku z tym leśnicy mówią, żeby wywołać popyt na drewno drobnosłojowe. Nie wiem, na czym sprawa polega, ale te przyrosty są dosyć kiepskie.
No tu jeszcze w 2004 roku się trakcją konną wyciągano z lasu. No potem przed sprzęt, to już tam setki tysięcy złotych, taka harwester się nazywa taka maszyna. I bez jakiegoś takiego mechanizowania tam się wtedy nic nie da zrobić. Ręcznych drwali już nie ma. I tu akurat firma była, to puszczy przyjechała z Sulecina. Bliżej nie było. No musi być potem uprawa oczywiście. Piszą po gazetach, że wytną lasy. No nie wytną, to jest po prostu uprawa. Zamienia się stary drzewostan na nowy, a tu w tym przypadku, ze względu na mniej więcej równowiekowość tych drzewostanów, musi być ten wycinek więcej. No ale co zrobić? Szkółki są w związku z tym spore. Gdzieś trzeba te sadzonki, miliony sadzonek wyhodować. No już tu takie właśnie. Jechałem szosą rowerem, przez swoją, zatrzymałem się, schowałem, wyciągnąłem. Trzy zdjęcia udało mi się zrobić. Zadowolony, takie dziwne zwierzęta. Później prawda, to leść koło łowieckie siedliło Daniele z hodowli. No ale mam zdjęcie takie. No takie to jest też sympatyczne, prawda? No i przecinki, drzewostany nowe, ambony myśliwskie, to jest normalna sprawa. Też trzeba prowadzić racjonalną gospodarkę łowiecką. Trzeba wytłuc nie za dużo saren czy zajęcy, teraz dzików się nie lubi, i tak dalej, tak dalej. Żeby to opanować, to musiałem się tym zająć. Teren, który się nazywa Wielkopolska i Środkowe Nadodrze, to są takie trzy pradoliny. Małecko-Głogowska, Warszawsko-Berlińska i Toruńsko-Wesławska. I ta ostatnia, ta mocna pradolina ma takie rozszerzenie, które się nazywa Kotliną Gorzowską, sięgającą na południowy wschód aż po Oborniki. Szeroka taka pradolina, w większości ma terasowatą budowę, ale w większości to jest ta terasa wydmowa. W związku z tym jest specyficzne miejsce dla rozwoju roślinności. Teren ten jest podzielony na trzy dyrekcje rejonowe lasów i osiem nadleśnictw. Nadleśnictwo w języku kiedyś aż po Skrzyżynie sięgało. Ja tu nie mam nowszej mapy dotąd w tej chwili. W Skrzyżynie jednak się dzielili. Opowiadał mi kiedyś któryś tam świętej pamięci nadleśniczy. Ze Skrzyżynie dzwonią do Międzychodu. Panie nadleśniczy, u pana się pali. No, odpowiadał za gaszenie ten nadleśniczy z Międzychodu. Ten ze Skierzyny musiał mu pomóc, co z ustawy PEPOSZ wynika, ale tamten był na to odpowiedzialny. W tej chwili już troszkę to inaczej wygląda. Według profesora Zaręby takie są powierzchnie ich największych kompleksów właśnie. I Puszcza Notecka wychodzi na drugie miejsce. Białowieska jest ciut mniejsza, mówię o tych części, która jest w granicach Polski. Tam lepiej na Białorusi, lepiej nie zapuszczać. W każdym razie tak to z książki profesora Zaręby wyciągnąłem. Puszcza Notecka jest kompleksem drugim co do wielkości w Polsce i w dodatku zwartym takim, sięgającym na długość 130 km od Santoka po Oborniki. To jest widoczek, którego już nikt nie zobaczy, bo tam na Księżyc bliżej to koło Chojna gminie Wronki stała wieża triangulacyjna. Nie wolno było wchodzić, ja wlazłem, fotografowałem. Wieży już nie ma, bo teraz pomiary triangulacyjne inaczej się robi. Ale tak to wygląda. Morze lasów. Co jeszcze? Jeden z największych w Polsce obszarów bezrzecznych. Proszę zobaczyć, tam ten podłużny taki długi teren jest bezrzeczny. Cała puszcza ma 130 km, jak już mówiłem, przy szerokości 20-25 km. To jest taki wydłużony obszar. No i zawsze były lasy. Zawsze na mapach nic tam specjalnie nie widać. 1802, 1868. I przyszedł rok 22. W zeszłym roku leśnicy, w cudzysłowie, obchodzili stulecie strzygoni hojnówki. To taki motylek sobie fruwający, którego gąsienice żarły, co tylko się da. Co tylko można było. Wyglądało to strasznie.
wielkie uznanie dla ludzi z lat międzywojennych, że potrafili ręcznie wyciąć to wszystko. Nawet uruchomiono kolejki leśne, takie składane wąskotorowe, bo transportem koniem się nie dało zrobić. I tak wyglądała puszcza. Trzeba było wszystko wygolić i potem szybciuteńko zalesić z powrotem. Jeżeli się zostawi ten teren niezalesiony, to tworzą się lotne wyniki. Także las musi tu rosnąć, chociaż jest kilkakrotnie ekonomicznie gorszy od średni lasów w Polsce. Bez lasu niestety nic z tego nie będzie, a drzewka są takie sobie skromne, drobnosłojowe, że przypomnę to słowo. No w związku z tym trzeba pilnować, żeby mieć z czego te sadzonki zrobić. Otaczają puszczę rzeki. Nawet jest tu czytałem taką historię, że to się powinno nazywać Puszcza Warczeńska, bo przez Warty przechodzą lasy, a do Noteci nie dochodzą. Ale tak to zrobiono. I proszę nie używać słowa nadnotecka, bo nie ma puszczy nadwkrzańskiej, nadpilickiej. Mówimy tylko, że to jest Puszcza Notecka. Od południa. Tak to wygląda od północy. Tak wygląda. I te dwie rzeki się łączą. Patrzałem dzisiaj z pociągu, jest dalej to ujście dalej czynne. Jest Muzeum Rodu Santok, bo Warta kilkakrotnie zmieniała swój przebieg. Przez powodzie różne te zjawiska zachodziły. Ale Rod Santok był ważny. Gala na nim napisał, że to jest regnum custodiat clavis, czyli klucz i strażnica, królestwa klucz i strażnica. I tak ten gród wyglądał. No, w terenie nie bardzo widać. W grodzie jak najbardziej możemy takie rzeczy zrobić. Są też inne mniejsze rzeczy. No tu wełna bardzo ładnie prezentuje. Słynne są spływy zimowe po wełnie, bo on nie zamarza. Ma charakter nawet rzeki górskiej. Ale inne to są takie skromniutkie. Miała Marlinie, to tak niewiele ma tego. Ale w przewodnikach kajakowych opisują, że w wyższym stanie wody to można. To widzicie, że można wiosło z kajaka położyć na obu brzegach. No ale to tak to wygląda, że nie jest. Jest, jak mówiłem, 50 jezior. Największe jest jezioro Solecko w gminie Drezdenko. Bardzo ładnie ścinające się te ale mamy też jezioro Rzecińskie, koło Rzecin gminy Wronki, które zarasta. I to jest nawet tak interesujące, że Uniwersytet Poznański założył tam swoją stację badawczą, żeby patrzeć, jak tutaj te torfowiska się zamieniają, bo tereny jednadjeziorne zamieniają się w łąki. Podobno to jest interesujące. No i oprócz tego jeszcze takie różne historyjki tu czy ludzie można znaleźć. W latach 30. koło Sierakowa założono hodowlę bobrów. Sprowadzono z Kanady bobry, bobrownia, taki obszar śródmiskowy. Niestety nic z tego nie wyszło, nie ma już tam żadnych pozostałości badawczych, tylko taki dosyć ciekawy teren był. I tutaj jeszcze środowisko Człapic, podobnego charakteru na zachód od wsi Piejce. Może bliżej Drezdenka. Też tam wypływa coś tam z 20 metrów poniżej poziomu tych piasków. Ale najważniejszą rzeczą, taką najbardziej charakterystyczną, są wydmy. Ludzie mówią wydmy. No wydmy są nad morzem, jakie tu wydmy? No są. Proszę nie słuchać tych, co mówią, że to jest największy obszar wydmowy w Polsce, bo widać dalej na południe są większe obszary, ale czy nie są to największe, no tego nie potrafię powiedzieć, ale są. I to bardzo, bardzo ciekawa historia, mianowicie widać, że te wiatry wiały od zachodu, nie były za silne, ten piasek jest drobniutki, on się nie nadaje na nic, ani na szklarski, ani na budowlany, takie drobniutkie ziarenka, a były przesypywane przez wiatr wiejący z zachodu, jak jeszcze było tak zimno, że roślinność się nie mogła rozwinąć. I to jest taka historia, że tutaj z
terenów na zachód od Mierzyna wybiało. Tutaj mamy te najwyższe wydmy, a tu jeszcze zostało trochę wydm, zatrzymanych wydm parabolicznych. Takie trzy typy wydm mamy: podłużne, poprzeczne i paraboliczne. Jak to wygląda? Tam mamy wydmy podłużne, a to są te największe wydmy, one tak mniej więcej w takim rytmie 600-700 metrów występują. Ja tam prowadziłem kiedyś wycieczkę i raz na jedną wydmę, na drugą spocili się. Na nizinach, a jednak jakby taki teren górski. I to są te wydmy paraboliczne, które są najmłodsze. Tak to wygląda po Okrębicza. To jest przy szosie z Obrzycka do Czerwona. I tak właśnie ta wydma paraboliczna zmienia wydmę poprzeczną. Taki jest produkcja. A to jest dziwne zjawisko, ten piasek jest tak drobny i tak zbity, że na nim się tworzą kałuże, na piasku. Potrafią się kałuże zrobić. Tu złapałem takiego, że tam też nie zdążyło wszystko wysnąć. No i trzeba zainteresować się tym, zobaczyć jak to wygląda, bo to są naprawdę widoczni całkiem te wały takie wysokie. To jest Góra Rzecińska, najwyżej nad poziom morza wyniesiona wydma. Jest zawieszona w tej chwili, w związku z tym nam niewiele można z niej zobaczyć, ani do góry popatrzeć. A to jest wydma o największej wysokości względnej. Już 42 metry różnica między tą drogą a szczytem mitu. Można się przy odrobinie wyobrazić, można to patrzeć od zachodu, ten stok jest łagodny. Tak jak wiatr pchał, to się przesypywało i z tej strony, od strony wschodniej są, ten spadek jest dużo większy. No, proszę się drapać, prawda, po tym piasku. Nad morzem takie wielkie rytmy jest. I jedyne, jakie się zachowało, dwa jeziorka międzywydmowe. Oprócz tego, co pokazywałem, tych kałuż, które tworzą, to są takie dwa jeziorka, ósemka. Traktowane jest albo jako jedno jezioro, albo dwa. Po niemiecku nazywało się Baschseen. Kralniki. Tu prano, tu płukano. No ale niestety, no to w którymś tam momencie wysunę, niech tam nie będzie. Oprócz tego jeszcze tu przy Uwie są torfowiska, pamiątki po jeziorach, płytki, bo tu nie ma jakichś tam wielkich dolin. I z tego się robi takie torfowisko. To jest między Białami a Mężykiem. No i osadnictwo. Wsie nad Wartą, nad Notecią, nad Miałą. Natomiast próbowano od XVII wieku tu jakoś skolonizować te tereny. Były potrzebne grunty orne, w związku z tym zaczęto sprowadzać Olendrów, którzy tutaj zakładali sobie swoje osady. Więc te rąby takie pionowe, czerwone, to są osady olenderskie. Zaczęło się od Świniarek w gminie Skwierzyna 1611 i aż do Różbiorów, że to osadnictwo trwało. Tam jeszcze były różnego rodzaju inne historie, jak osadnictwo nad Notecią prowadzone z Drezdenka, frydrycjańskie. I potem jeszcze było osadnictwo z czasów Prus Południowych, 1800-1806. No, próbowano to jakoś, teraz okazuje się, że nie potrzeba aż tylu gruntów ornych, wraca las, chyba że dane gospodarstwo zamieniono na dacze. Znajomy szukał takiej daczy, 39 gospodarstwo mu się spodobało. Tyle tego było do życia. Pozostałości takich gospodarstw olenderskich. Zabudowanie mieszkalne i jakieś tam gospodarskie. To jest niedaleko Międzychodu, Nowe Kwiejce, gmina Prawsko. I bardzo ładny dom w Miałach. To trzeba wiedzieć, gdzie go szukać, on tam troszkę na uboczu jest. Sobolówka, to jest niedaleko Krobielewka. I teraz właśnie najstarszy zachowany dom. No niestety postawili ten płot i nie bardzo widać, jak to jest. No, ktoś sobie po prostu wykupił, pilnuje na domku.
No i taki zupełnie nietypowy, w Jeziercach gmina, gmina Santok. Z początku XX wieku, leśniczówka, nie leśniczówka, też w tej chwili prywatnej własności. Leśniczówka Leszczyny, utrzymywane to jest, jak widzicie Państwo, przez te nadleśnictwa pilnują, żeby leśniczy miał się mieszkać, że jest solidnie wybudowane na kamiennej podmurówce. Musi jakoś wyglądać. I to jest stare zdjęcie, to było nadleśnictwo. Kiedyś nadleśnictwo nie było wielkim urzędem, z ilością tam kilkudziesięciu pracowników i to niedaleko Rąpina, to jest gmina Rezdenka. W tej chwili tam jest chyba leśniczówka. Ale kiedyś no, były takie małe rzeczy, potem pokomasowano, z dwóch, trzech, czterech nadleśnic zrobiono jedno i takie rzeczy przestały być potrzebne. Wyludniają się pewne rzeczy. Kobus, niektórzy będą pisać, osada istniała, tam daty podałem. Przez pewien czas było tutaj studenckie schronisko samoobsługowe. Trzeba było zabrać z miasta klucze, ale krótko było, 04 rok, w 08 to jest to miejsce. Znikło. Nie ma doglądania, no to jest. Ale trochę rzeczy zachowało się. W Hochbergowie, w Goraju, Hochbergowie z Pszczyny wykupili majątek i budowali sobie zamek, a tutaj nad stawem, niedaleko swojej siedziby, mają taki dworek myśliwski, to jakaś firma z Warszawy wykupiła i to sobie w czasy można załatwić, ale przez Warszawę. I skromne kościółki, jakiś szacuncowy kościół w Chełście. W ogóle Chełst to jest ciekawa miejscowość, która leżała przed wojną na granicy, była podzielona jałą. Wschodnia strona była polska, zachodnia niemiecka i w tej zachodniej części taki kościół szachulcowy. Kiedyś ewangelicki, no teraz oczywiście wszystkie te kościoły są katolickie. W Karminie bardzo ładny kościół. I w Wymiatowie. Wygląda teraz porządnie, no poprzednie starsze zdjęcia wyglądają, pokazują, że dużo gorzej tam. Pozostałości po Olendrach, którzy byli najczęściej wyznania ewangelickiego, więc takie uporządkowane, nieuporządkowane. Nadleśnictwa na ogół dbają o takie rzeczy i teren tutaj jest, jak widzicie, wykoszony. Wygląda to porządnie, a to jest jedyna pamiątka po wsi Bronice, która też zniknęła na południe od Chwic, to była wieś. Jedyną pamiątką są groby i legendy. Ciekawa sprawa. Wsi nie ma, a myśl po nich pozostała. Gdzieś tam ktoś spisał i możemy dalej czytać, co tam nie wymyślili. To tu się bardzo oburzałem, bo na strychu kościoła w Sierakowie znaleziono drewniane płyty. I te płyty dokładnie na lewą i prawą odtworzono w kamieniu. Płyty są do oglądania w Muzeum w Sierakowie, natomiast tutaj odsunięto. Ładnie, pięknie. Moim zdaniem to trochę przedobrzono, no ale już zrobili, bo to trzeba to przyjąć. Trochę jeszcze takich tych, nie stawiano do głosko, strzałka drewniany, to przewróci. Nie, proszę bardzo. Nach Eichbrunn, nach Modernwiese, nach Cyrkę. Dwie mile było. Dwie mile. Tu jeszcze, nach Cyrkę, nach Birnbach, do Sierakowa, do Międzychodu. To jeszcze jest, chyba że ktoś weźmie, wykopie i zabierze, ale tak to wyglądało sytuacja. To jest krzyż świętego Huberta, który trzeba było wymienić, ale to, co tutaj widzicie Państwo, on leży tam za tym. Zostało pozostawione, to już ponad 100 lat w tym miejscu krzyż stoi i taką pamiątkę też ma. Coś się działo, jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie. No tutaj jako przykład daję obrazki z Sierakowa, bo Międzychodu powstańcy nie zdobyli, to się tam zatrzymało. Była akcja od strony Obrzycka w stronę Czankowa, jest tablica na dworcu kolejowym w Miałach, Izba Pamięci w Miałach jest, ale grób jest tylko jeden i to dziwne, potyczka 5 czerwca w środku lasu. Normalnie jest w
wszyscy powstańcy byli chowani u siebie na cmentarzach rodziny, a tutaj powstańcy z rejonu Szamotu są pochowani tutaj. Nie wiem, co to jest. Jakiś tam zatarg musiał być czy coś, no, spróbować do wyjaśnienia, ale przy trakcie z Sierakowa do Drezdenka jest taki grób i pamięta się. Inne pamiątki. W tym miejscu leśnik dóbr Orajskich zmarł i w tym miejscu postawiono mu kamień przy szosie z Czankowa do Obrzycka, można to zobaczyć. To jest niedaleko Kwiejc. Piotr Lala zginął tutaj, nie wiem, na polowaniu go postrzelili, czy coś tego rodzaju. Krzyż do dziś jest, taka maleńka tabliczka, a pamięta się. Mówiłem, Helsz był podzielony i to jest dawna strażnica niemiecka, po niemieckiej stronie. W tej chwili szkoła. I przeniesiono tutaj, tu stoi taki pomnik. Tablica poświadczająca, że tu się urodził Józef Chociszewski, zasłużony, szczególnie działający w Gnieźnie, zasłużony w XIX wieku, działacz polski. Tablica ze szkoły została zdjęta, uchowała się przed okupacją i postawili ją już nie wmurowaną, tylko jako taki oddzielny pomnik przy tej szkole, czy tej strażnicy granicznej. A to jest bardzo ciekawa historia, mianowicie w latach 30. w Polsce usiłowano wprowadzić obchody Święta Lasu. A w powiecie międzychodzkim było to szczególnie ważne, bo tutaj około 40% Niemców mieszkało. W związku z tym to była też manifestacja dotycząca polskości i trzeba było las po tej kresce Hojnówki osadzić. Widzicie Państwo, tam ledwo co rośnie. W związku z tym robiono coś takiego. Przyszła wojna, zapomniano o tym. Gdzieś tam, nie wiem, w latach 80. czy 90. znalazł się ten kamień. Gdzieś tam wyciągnęli, w związku z tym to zrobiono w sposób ładnie, wszystko pięknie. Te obchody później były już co roku, ale ten pamiętnia ten kamień te pierwsze obchody. No i tutaj byłem na odsłonięciu. Zrobiono pomnik tej tablicy. Ten po lewej stronie to jest Andrzej Sielążek, dyrektor rejonowy lasów ze Szczecina. A po prawej stronie Sylwester Morawiak, na leśniczy z Międzychodu. Wielka uroczystość była, bo ścigali ludzi. Bardzo, bardzo ładnie. No, też taka pamiątka po niemieckiej stronie granicy ówczesnej, międzywojennej. Już taki panujący nad drogą z Lubiatowa do Gościna. A to jest Wostonicy hitlerowscy z Greiserem na czele mieli swoje tereny myśliwskie. W związku z tym to jest ich skron myśliwski. Schowany w lesie, trudno go znaleźć. Uchował się to jakieś w tej chwili koło łowieckie jakieś na tym sprawuje opiekę. Proszę sobie wyobrazić, jak ten las był tam kilkunastoletni ledwo. I w każdej chwili skądś gdzieś mógł ktoś wyleźć. Było niebezpieczne dla tych dygnitarzy, w związku z tym dosyć szybko odstąpiony od polowań tutaj, ale ten skąd gdzieś został. Jeszcze z okresu II wojny światowej był Antoni Jarochowski, leśniczy z Gospódki, który utrzymywał kontakty z konspiracją polską, bo tam znaleźli go, rozstrzelali go i upamiętnili. Najpierw był taki symboliczny grób, bo jest pochowany na cmentarzu w Sierakowie, a potem postawiono nowy pomnik, nie wiem, z którego roku, to są daty wykonania zdjęć. Rożnowice, to jest na północ od Obornik, miejsce, gdzie Niemcy zwozili i rozstrzeliwali ludzi, między innymi pacjentów szpitala psychiatrycznego z Obińsk, ale też i innych z daleka, dobrze ponad 1000 osób zginęło. Był taki zawzięty proboszcz z Rożnowa, którego rodzice zginęli i on tam po prostu bardzo rozwinął to miejsce pamięci, załatwił budowanie tego ołtarzyka, co roku były tam. W okolicach Śmiejowce, to jest przy szosie z Międzychodu do Drezdenka, trzeba skręcić 300 metrów, 400 miejsce, gdzie też wywożono ludzi i rozstrzeliwali. Mój wujek próbował tutaj dojść, jak
nie wiadomo kto, skąd, gdzie dokumenty niewiele wnoszą. No i taki nad jeziorem Młyńskim to jest na północny wschód od Międzychodu, takie miejsce, gdzie rozstrzelano kogoś w 1944 roku, nie wiadomo kogo, ale grób jest do dziś utrzymywany i pilnie siedzę. Wiadomo, lasy kryją wiele tajemnic. No tutaj Zenek Szymankiewicz, mój wujek, właściwie powinowaty, bo to tam syn kuzyna teściowy. I odszukał jeszcze tych spadochroniarzy, którzy tam lądowali. To byli zwiadowcy radzieccy, ale to była grupa polska, Polaków. Dotarł do nich tam niektórych, opowiadał, jak to trudno było, musiał tam spić, opowiadali różne rzeczy i tak dalej, i zrobiono odsłonięto pomnik. Ale potem na pomniku pojawiła się taka czarna tablica. Już nie można, bo władze centralne nie pozwalają czcić żadnych tam sowieckich, radzieckich i tak dalej, i to jest teraz pomnik czci i dwójki, która pomagała tym zrzutkom. Podobna sytuacja, to było na północ od, na południe, przepraszam, od wsi Rzecin. Pokazywałem jezioro Rzecińskie, to tam na kraju jest. I po prostu kwaterował jakiś oddział wojskowy. Palili ogniska, ci piloci uważali, że to jest tutaj miejsce, sygnał, zaczęli zrzucać z koczków i oni wylądowali na terenie obozowiska żołnierzy hitlerowskich. I taki był pomnik upamiętniający. Nie, no nie może być. To jest teraz upamiętnia tych, którzy w Rzecinie zginęli. Tamte nie. Zdarzenie historyczne. Ja mam oba zdjęcia i uważam, że trzeba mówić, żeby tam pamiętne czy coś, ale o tej historii trzeba opowiadać. No, pojawiają się nowe historie, mianowicie komórka Armii Krajowej z Sierakowa przekroczyła dawną granicę polsko-niemiecką i w Karwinie zaatakowała nadleśnictwo, żeby fuzję zdobyć, żeby mieć broń i tak dalej, i tak dalej. I ku czci właśnie tych, oni są wymienieni, odsunięto przy tym kościele XVIII-wiecznie, odsunięto taki pomniczek. No to byłem zachwycony, jak to zdjęcie zrobiłem. Taka droga wybudowana, tak jak to na wsi i tak dalej, i tak dalej. No, 3 lata później byłem. Proszę zobaczyć, to jest to samo, tylko drugą stronę. Tu są te 3 domy i tam widać te 3 domy. I zrobiono to, droga wojewódzka musi być porządnie, nie? Nie może być Bielecka. Ale no, czego szkoda. Zachowało się w Świniarach, gmina Skwierzyna, takie coś takiego. No i rzecz bardzo ciekawa, kapliczka kardynała Wojtyły, który w latach odpoczywał. Jest lata, tam sobie siedział w Puszczy Noteckiej. W paru miejscach te jego spływy kajakowe się odbywały, zawsze dobrze schowane, ukryte, nie było wiadomo co, gdzie i jak. No tutaj pamiętano o tym. No i jest tablica na kościele w Białej też. Ojciec Święty przysłał błogosławieństwo dla mieszkańców tej wsi. Widocznie pamiętam, że... A to jest ciekawa historia, mianowicie kamień trzech dyrektorów. Czworoboczny, ale trzech dyrektorów. W tym miejscu się stykały granice trzech województw. Gorzowskiego, Pilskiego i Poznańskiego, które de facto były też granicami nadleśnictw Karwin, Potrzebowice i Szeraków. I sobie tak przyjechało trzech dyrektorów i odsłonili taki kamień w 2002 roku. Byłem na tym odsłonięciu, ale to było po ciemku. No, wieś Mężyk, ona tam nad Miałą była, rozbudowała się, było bardzo ładnie, jak to wioska taka zwarta, ale później zaczęto dacze sobie budować. Były kłopoty, nie wszystko było zgodne z planem. W każdym razie pilnują ci mieszkańcy, żeby był porządek, żeby nie było bałaganu, żeby ich tam nie zmusili do niczego. Ale w tym Mężyku był Syzyf. Był Syzyf. Gość 72 lata miał. Robił przy pomocy taczki, łopaty, przekop między dwoma jeziorami.
żeby spuścić. Tam ostatni kawałek pod tą drogą pomogli koparką. Sprawa była głośna, telewizji pokazywali, no jest pochowany na cmentarzu. Dożył, ile tam dożył? 84 lat, tak? A zaczął jak miał 72. Też taka historia. No i teraz jest szosa między Miałami a Mężykiem. Prościutka jak strzelił i w którymś momencie tylko jest zakręt. Nie uważał, wypadek. Upamiętnili go tutaj. Brać Leśna, prawie. Pod Puszczą Notecką znaleziono złoża ropy naftowej. I to podobno największe w Polsce. I był problem, jak to zrobić. Gmina Drezdenko, gmina Międzychu o dużym bezrobociu. Czy brać teraz pieniądze, czy poczekać. No ustalili, że będą kopać. W związku z tym pojawiło się ileś tam wiertni, jest kilkanaście tych odwiertów, które czerpią ropę naftową. Byłem tam pierwszy raz w 02 roku, ale jeszcze się bałem fotografować takie rzeczy. To jest późniejsze. Tak wyglądało te otwory zaczopowane. No i tam po lasach różnego rodzaju rurociągi są zakopane. W tej chwili ich nie widać. A to tutaj w krótkim czasie 8 hektarów nadleśnictwo Karium wylesiło, żeby można było wybudować stację zbiorczą. To nie jest kopalnia, bo tam pod spodem nic nie ma, tylko po prostu z tych kilkunastu otworów pompowana jest ropa. Jest dzielona tam jakieś 5 produktów, niestety nie zapisałem. 5 produktów tam jest. Ropa jest pompowana do stacji kolejowej w Bierzbnie i stamtąd jedzie pociągiem do Trzebini, a gaz ziemny macie Państwo stąd właśnie. Jest rurociąg do Gorzowa. No, tak to wyglądało, jak zostało wybudowane. A to jest fotografia z otwarcia. Znacie Państwo tego premiera, który się pojawił. No i to tak wygląda to pierwsze, co tam pokazywałem. Bezobsługowa taka stacja, tam jest już 100 metrów czy kilometrów, nawet dwóch, czyli już tam te ropę się kopie. I na terenie Puszczy Noteckiej mamy w tej chwili 14 rezerwatów przyrody. Liczę błoto tam jakieś jest, jakiś zbiorniczek, szar, proszę bardzo, bagno. Następne bagno, to jest najnowszy rezerwat. Guszczanowskie źródliska w gminie Drezdenko. Słonawy, czyli kilometr wełny od ujścia do Warty i tam trochę jeszcze brzegu warszawskiego. Jedno z ważniejszych tarlisk rybnych. I na tym terenie lesistym jedyny rezerwat leśny, z tych 14 jedyny rezerwat cywilny, gdzie się uchowały, dobiegające swojego kresu, swojego żywota, te sosny sprzed czasów Suwpichońów. No niewielkie te drzewa, rozmiarów tam wielkich nie mają. No jest trochę pomników przyrody. Taka grupa w okolicach Kukułki, takich grubszych sosen się uchowała. Marianowie, najgrubsze drzewo, to jest tuż przy Sierakowie. Tu akurat mierzymy to drzewko. Jakie to drzewo? Sobie dąb. Tutaj mamy inne dwa dęby. W Borowym Młynie jest świerk, 3,10 m. I taki wzrost przy szosie, przy asfalcie, to jeziora Kuchowiec, Bóg. W Klępiczu bardzo ładna sosna, tylko teraz obrosła, niekoniecznie można ją tak ładnie zobaczyć. W okolicach Papierni to babki mówią, stołnickie baby na to mówili. Do 3,20 m sosny, no to jest jednak jakieś tam drzewko. No i niedawno pokazywałem Bobrownię koło Sierakowa, tutaj taki dąb poświęcony pamięci Aleksandra Janty Połczyńskiego, który tam te bobry usiłował osiedlić. Na Dolniku taka uschnięta sosna, mówią, jak diabeł wetknął, mówią nogami. Tak to tutaj wyszło. A to jest dziwoląg, ale ci, którzy się znają, mówią, że to jest możliwe. Mianowicie na sośnie rośnie proza.
w 2007 roku, a tutaj byłem w 2022, proszę zobaczyć, znacznie grubsza. Znacznie grubsza, dobrze, no, ale podobno jak jeszcze jest starszego, wpadnie nasionko w dziuplę i zaczyna kiełkować, tuż przy leśniczowce klępić. Takie coś rośnie. Jest w pomyśle przyrody ta sama tabliczka, proszę zobaczyć, ten sam kształt nawet kory się zachował. No i tutaj mamy w rejonie Sidrawsko, mamy takie głazy. Tu się normalnie wkurzyłem, bo pan leśniczy pokazywał, gdzie to jest. Przywoził ten sam słupek, wkopywał zdjęcie, wykopywał słupek i jechało się dalej. Proszę znaleźć taki niewielki kamyk w środku lasu. Trzeba wiedzieć, trzeba być leśniczym tam, żeby wiedzieć. Tam jest 4 czy 5 takich głazów. No jest paproć, długość królewski, chroniona paproć i widła białowcowaty. Też jakieś takie drobne skupiska roślin chronione. Na północ od kaplina odkryto stanowisko bobrów. One tam gdzieś wyczuły, że jakiś zbiorniczek powinny się robić coś, zrobiły sobie tamę i teraz szlak do tych bobrów był. Tutaj fajna sprawa, mianowicie wulp ścinał drzewo. Drzewo było zakotwiczone w innych drzewach koroną, spadło, no to on jeszcze raz. I znowu mu spadło i trzeci raz. Taki wytrwały. To wszystko ładnie i pięknie było, tylko widocznie było dużo ludzi czy coś i bobry się wyniosły, woda zaczęła opadać. I tak to no, bo przyroda żyje. I teraz powiemy sobie trochę o ochronie przeciwpożarowej. A bo to jest teren bardzo suchy, drzewo suche. I są takie, były takie tworzone wieże obserwacyjne. Tam szedł człowiek, miał telefon. Pamiętam takie, że siły takie linie telefoniczne. I jak to było? Zauważył jakiś coś, dymek, no to nie stopni, ale kontaktował się z sąsiadem. Który kąt? Tu? No to tam jedzie, straż musi jechać i gasić. I taki wież trochę było, one tak mniej więcej wyglądały. Musiał tam człowiek być, tylko ciągnięto tę linię telefoniczną. Prądu tam nie było, tak to wygląda. Mój pierwszy przewodnik po Puszczy Noteckiej wymyśliłem sobie, żeby taką wieżę dać na okładkę. Ale pan Józef Skoracki, wybitny plastyk, powiedział, za niska ta wieża, on ją wyciągnie. No wyciągnął wieża z Probielewka. Pojechałem do Probielewka, gdzie jest wieża drewniana. Tam mieli prąd, w związku z tym ustawili telewizję przemysłową. No, no co zrobić, może nie udało się. No teraz w Kobielewku jeszcze jest inaczej. To jest bardzo fajna historia, mianowicie firma prywatna przywozi betoniarkę. Samochodem przywożą cement, piasek, wodę i metodą ślizgową w ciągu tygodnia wyciągną taką wieżę, potem tylko trzeba schody zamontować na górze tę kabinę i już. Między Tarnówkiem a Kępiczem trochę inny typ wieży. Tam byłem z leśnikami, zadzwonili, pozwolili nam wejść i tak to wyglądało. Wieża jest ładna, atrakcyjne miejsce, wchodzi się, nic nie widać. Morze lasów. Trochę więcej widać, jak się tak popatrzy, no to jest też zdjęcie z tej wieży. Koło Krucza wieża tylko musiała być poprzyciągana tymi linami, żeby się nie przewróciła. Kamienna Góra, to jest niedaleko Kościnia, po wschodniej stronie jezior, też taka wieża. A po Trzebowicach tam jest telewizja przemysłowa, bo tam jest prąd, tam można dociągnąć. No i teraz robiliśmy kronikę Wielkopolski, w której był artykuł o wieżach w wielkopolskim krajobrazie i taką dałem takie zdjęcie wieży na górze. On nadleśniczy życzył sobie, żeby nazywać to górą pożarową. Nie może być góra przeciwpożarowa. Góra pożarowa, niedaleko nadleśnictwa obornik i wszystko pięknie za 7 lat. Jadę tam, wieża stoi. Co ciekawe właśnie, tak robią te... Na górze siedzi obserwator, natomiast jak się załatwi z nadleśnictwem, to wpuszczą na tę galeryjkę taką pokryczaną, żeby nie przeszkadzać tamtym w pracy.
związku z tym, gdy znajomego z obronnych poprosiłem o zdjęcia stara nowa wieża, koło stownictwa i na tej górze pożarowej. Tak to wyglądało. I tu na francuskich górach, to jest tuż przy trakcie z Sierakowa do Drezdenka. Taka wieża tam stanęła. Widać z tej wieży, no też, no daleko widać, ale same jakieś lasy, takie czy inne. No wlazłem, kazałem się sfotografować. Ale mieliśmy imprezę i tam nam pozwolili wejść nawet na górę. Jesteśmy na górze. I tutaj jest, tu jest Witek Ostyński, to jest autor przewodnika po Wiedniu i tak tam zasłużony działacz. Po prawej stronie kolega Wawrzyniak, w tej chwili szef koła przewodników poznańskich. A to tutaj, to jest przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Na górę go wciągnęliśmy, tak. Także takie pamiątkowe zdjęcie. No i co z tego, że te obserwacje przeciwpożarowe, jak pożary się zdarzały. Pierwszy taki pożar, ogromna tragedia, to był ten kawałek, który jest data. Ale potem, tam jest druga data, pociąg osobowy ciągnął zablokowany hamulc, wagon z zakamowanymi hamulcami i iskry puszczały. I w ciągu paru godzin spłonęło 5,5 tysiąca hektarów lasu. 55 km kwadratowych lasu. Tam są bastice, widać, co pół godziny robione. Zwierzęta nie zdążyły uciec. Ten pożar się nawet przez jezioro przedostał. Rzecz nie do zlikwidowania. Drugi co do wielkości w tamtym roku pożar. Trochę po północy przyszła burza i w ciągu 20 minut pożar zgasł. Gdyby tego nie było, to pewno byśmy całej puści nie mieli. Postawiono tablicę na leśnictwo pod Czerwonicę. Widzicie Państwo tam pod Czerwonicę, tak? Tam jeszcze chyba na leśnictwa. Leśnictwo postawiło tablicę, można było oglądać i można było się drapać na taki pomost i sobie popatrzeć, jak to wygląda, jak to się zalesia. No ale las szybko rośnie. W związku z tym trzeba tę wieżę podwyższyć. No ale mimo to, w związku z tym już zlikwidowano tę wieżę, już się nie ogląda, już jest normalna uprawa. To jest 92 rok, to jest 31 lat temu, więc to tak wygląda. Natomiast przy szosie z Miałów do Mężyka Szyszkowald. Profesor Jan Szyszko, ten, który był 3 razy później ministrem leśnictwa, prowadził tu badania nad owadami leśnymi. I ten kawałek mu się nie spalił. W związku z tym postawiono taki kamień i napisali Szyszkowat. Można przyszło się, trzeba tylko uważać, gdzie w którym miejscu zostało. Ale potem zaraz zaczęto otworzyć się zabezpieczenie przeciwpożarowe, żeby się drugi taki kataklizm nie zdarzył. Zbiorniki pokopane, tutaj mamy zbiorniki niezakopane, inne można było zakopać. Tutaj mamy nawet jakieś większe spiętrzenie wody, no bo trzeba dbać. No i tutaj nawet takie oznaczenia, no bo to pożar to trzeba szybko dojechać, nie wiadomo gdzie, tam wśród tych lasów i tak dalej, i tak dalej. No niestety kataklizm trzeba uważać. A w samych Podczerwonicach to już też znikło, ale taka miejscowa twórczość zadziałała, taki potwór tam z lewej strony uderza 10 sierpnia o 18. Ognisty smog pociągnie przyjechał w czasie 8 godzin ponad 5500 hektarów lasu. Nie napisali, co zrobił. Teraz parę obrazków, bo są takie miejscowości ciekawe, wyjściowe. Międzychód. Jak się jest na rynku w Międzychodzie, to tego nie widać. Po lewej stronie warta, po prawej stronie jezioro miejskie, a to jest typowa owalnica. Taki plac targowy, w środku się zabudował na rynek. Zrobiono z tego rynek prostokątny, no, ale zabudowa miejska musiała pójść w tamte strony, no bo jeziorze czy w rzece nie można nic takiego zrobić. Kapitalne zdjęcie, cieszę się, że to wpadło mi w ręce. A to jest Sieraków. To jest Sieraków, widać warte, widać kanał Ulgi. Nie wiem, kiedy ostatni raz był wypełniony. I to tak to jest z lotu ptaka. No i w Drezdenku twierdza, prawda?
zachował się drobny tylko fragment, ale trzeba pamiętać, że to pierwszorzędny XVII-wieczny obiekt. Bali się Brandenburczycy polski. Pilnowali, żeby się tam jakoś zabezpieczyć. Jak dojechać? Puszcza coraz mniej jest dostępna. Linie kolejowe znikały. Jak byłem na wakacjach w Mierzynie, widziałem synka, pojechaliśmy do Drezdenka, autobusem z Drezdenka do Skierzyny pociągiem, ze Skierzyny do Międzychodu pociągiem i wróciliśmy. Nie da się. Nie da się, rozebrana linia kolejowa. Tam, proszę zobaczyć, te przerywane to są nieczynne linie. Czynna jest ta linia główna, wybudowana 1848, jak jeszcze nie było doświadczenia w budowie kolei, się nie bali puścić przez piaski i do dziś ta kolej funkcjonuje, ale nic więcej. Tu największy problem był z tą drogą, pełną dziur. W końcu ją tam jakoś naprawili, ale no, lepiej z tych głównych dróg nie zjeżdżać, bo tak to wyglądało. Na naszej drodze wojewódzkiej prędkość 20 na godzinę. Linia kolejowa. W tej chwili tam są, po obu stronach są wyjeżdżone drogi, bo ją remontują, ale też już się boją tego ognia, który ewentualnie mógłby tam gdzieś w pociągu się znaleźć. No i te linie kolejowe wewnątrz puszczy to. Tak wyglądają. Ośrodki wypoczynkowe. No tutaj mam bardzo miłe wspomnienia z Mierzyna. Pierwszy raz byłem w 79 roku. Przyjechaliśmy z córka, syn. O, macie Państwo szczęście, bo nie mamy domka oddzielnego. To będziecie Państwo na tym po prawej stronie u góry, ten jest teraz to już zupełnie inaczej wygląda. Wtedy w 79 roku tam właśnie mieszkałem. No jest jezioro, stale wygląda. Byłem tam pierwszy raz w 58 roku, był facet po jednodniowym kursie ratowników. Schodziło się z pomiędzy drzew, miał łódkę i tam na wyspę czy na półwysep naprzeciwko woził, bo nie miał co robić. Takie wyglądały początki tego wielkiego ośrodka w Mierzynie. No gościnny mamy, prawda, środek rehabilitacyjny imienia profesora Degi. Jezioro Radziszewskie, to jest gmina Bronki. Też ładne zagospodarowane jezioro. Ale są też takie dojścia mniej efektowne, też właściwie jak się należy. To jest taka stanica Gościraj, prowadzona przez spółdzielnię mieszkaniową, gdzie ja mieszkam. Nie byłem tutaj w tym Gościraju, bo mam inne możliwości, ale to jest właśnie ich kąpielisko. Biatowa? Proszę? Biatowa? Koło Gościna. Tak. Koło Gościna. Nie, bo Biatowa to jest Jezioro Lubowa, to jest troszkę dalej. Też jakieś takie zagospodarowanie. I Jezioro Solczyk, koło Lubiatowa. Małe, ale też można tam jakoś, nie wiem, czy skoczyć się, czy popatrzeć sobie. Tak to wygląda. No i miejsce do rozbicia się, do przyjechania z przyczepą. Spotkałem ekipy z Łodzi, z Górnego Śląska. Dla nich to jest atrakcja, bo tu jest las, tu jest jezioro. Można ryby połowić. Gdzie przyjeżdżają, jest miejsce. No i chata z Mójców u Chaziebie. Pierwszy raz tam byłem w 67 roku. Budynek Państwowego Funduszu Ziemi. Z tego zrobiono taki ośrodek. No niestety w ubiegłym roku szef tego zmarł. Ona to dalej prowadzi. Zamienili na ośrodek konny, ale też tam jakieś wakacje dla dzieci w lecie są. Tak to wygląda. No, na noteci zrobiono w Rawsku jak zatoczkę, tak inzel. No, inzel po prostu, wyspa, no, nie wiem, czemu się tak to nazwali. Pałac w Wiejcach, tam jest zdjęcie stare. Ja pamiętam, jak w tym pałacu był ośrodek kolonijny wojskowych zakładów motoryzacyjnych z Głowna pod Łodzią. Potem się jakoś to sprywatyzowało, jest teraz elegancki ośrodek, trochę rehabilitacyjny, ale tam przede wszystkim dla takich, co mają trochę większą kasę, mogą tutaj przyjeżdżać. No i szlaki turystyczne, które kiedyś namiętnie znakowano, bo nie było map, żeby nie zabłądzić. Uchwała Zarządu Głównego PTTK z 75 roku kazała zrobić w Krakowie węzeł szlaków. No nie ma kto w tej chwili płacić za to i odnawiać tego wszystkiego, no ale trochę tych znaków tam gdzieś można znaleźć. Ja uważam, że najlepiej jednak mieć mapę, bo to oznaczenie jest mnóstwo.
No co zrobić? No takie nawet z inicjatywy wojewody łęckiego takie kamienie robiono. I nawet był zrobiono szlak konny. Ja muszę się przyznać, ani razu nie widziałem żadnego konia na tym szlaku. No ale, ale jest coś takiego. Takie tabliczki są. No i plama, jak nie wiem, mianowicie główny szlak rowerowy prowadzący z nad kanału La Manche do granicy z obwodem kaliningradzkim przez puszczę przechodzi taką szosą właśnie tutaj ruchliwą. Jakby nie można było odgiąć i tam gdzieś przez wiejce grotów, nie grotów, tylko gości poprowadzić, a tutaj no, jest niebezpiecznie. Jak tylko szlak wejdzie na teren nadnoteckie, gdzie Bydgoszcz znakowała, wszystko jest w porządku, ładnie, atrakcyjnie. Tutaj no niestety. Niestety nie. No, co zrobić? No? R1, najważniejszy niby szlak w Polsce. Jest ważne, prawda, żeby uporządkować ruch, żeby nie stały wszędzie samochody. W związku z tym jest dozwolony postój tylko na parkingach. Straż też nagoni, nie wiem. No, ale też miejsca są takie tak tam wyznaczone. No i żeby można było chodzić, wędrować, zwiedzać, są takie różne publikacje to wychodziły. Od lat 60. To są dwa przewodniki, które ja, w których ja miałem swój udział. Jakoś udało. Władek Kusiak jest adiunktem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszczy Noteckiej. Już wychował się pod Międzychodem, mieszkał tam. No i mapy są takie. Mapy. W 06 roku, w 21 jeszcze była następna mapa, także po prostu trzeba wędrować z taką mapą, liczyć dróg. Ja tak pamiętam, jechałem rowerem, trzy takie, dwa takie i potem muszę skręcić. To przepraszam, mówię pani, nie można się zgubić w tym lesie. Nie można się zgubić, trzeba dokładnie pilnować, gdzie się jest. Nie mam kogo zapytać. Pomagają takie ścieżki edukacyjne, dydaktyczne. Ich tam było 16, ale kiedyś my leśnicy byli niezadowoleni, krytykowałem, że nie wszystko jest w należytym stanie. Niektóre tablice w zaroślach stoją, nikt tam do nich nie chodzi i tak dalej. Ale też pomagają oglądać, zwiedzać. Przy nadleśnictwie Krucz, to jest w powiecie czankowskim, zrobiono by to powiedzieć, kolekcję odmian sosny. Około 50 różnych odmian sosny tutaj mają. Tym, że bardzo narzekają, bo to na terenie porolnym osadzono i tam robaki mówią. To nie jest las, tylko to jest pole. Ale widać, że to... Gdzie to dokładnie jest? Proszę? Gdzie to dokładnie jest? To jest na południowy zachód od Czankowa. Nadleśnictwo Krucz. Tuż przy siedzibie nadleśnictwa, tam jest ścieżka dydaktyczna, można. A w Podsiemowicach założono arboretum. No arboretum to musi tam kilkadziesiąt lat rosnąć, ale w każdym razie tak się wygląda i tam można różnego rodzaju roślinki zwiedzać. I w Podsiemowicach jest Izba Edukacji Przyrodniczej Leśnej. Każde nadleśnictwo stara się mieć coś takiego. Tutaj akurat w ładnym budynku oficyny przy dworze. W Dobrojewie to jest między Santokiem a Skierzyną ekspozycja sprzętu leśnego, ale też tam jest ekspozycja w leśniczówce. No w Kruszu mamy stwory wypchane, a w Mokrzcu jest Izba Pamięci Wsi Radusz, największej wsi w Puszczy, 600 mieszkańców mającej, którą Niemcy wysiedlali w związku z tym terenem łowieckim, hitlerowskim. I po prostu no, Niemcom dawali inne gospodarstwa, a Polaków na zieloną trawkę. I to jest właśnie tutaj taki z cmentarza wzięty, tak jeżeli wielki krzyż. A w Białej zrobiono małą wystawkę kamieni, które w lesie stały, trwały. Element, nie tak jak teraz się stawia drewniane drogowskazy, które może złamać, bo same się przewrócą, to stoi. No i leśny kompleks promocyjny Puszcza Notecka, największy w Polsce obszarowo, aczkolwiek nie najciekawszy, no bo to jest dosyć monotonny teren. Od 04 roku te nadleśnictwa, które tutaj są, wchodzą. Ładna okolica, można tam sobie chodzić, wędrować, oglądać. Szczególnie ładnie jest teraz, jak wrzosy kwitną. Opada to wszystko będą.
namawiam od czasu do czasu tam pojechać, chociaż jest trudno, bo PKS-y nie jeżdżą, samochodem nie wolno, rowerem ciężko. No, doświadczenie turyści sobie z tym poradzą. Pod koniec ubiegłego roku ukazało się trzecie wydanie przewodnika. Ja przywiozłem parę egzemplarzy. Dziękuję.